Nauczanie domowe. 18 marca. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5, wersety od 31 do 39. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także słowa jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. W tym stosunkowo krótkim tekście Jezus pokazuje cztery rodzaje świadectwa, które potwierdzają jego misję, jego rolę w historii zbawienia. Pierwsze świadectwo to Jana Chrzciciela. Drugie to dzieła, które Jezus wykonuje w imię Ojca. Trzecie to jest świadectwo samego Boga Ojca. I czwarte świadectwo to są pisma, które Żydzi co szabat czytają i one właśnie wskazują na Jezusa jako na Mesjasza. Dziś skupmy się na tym trzecim świadectwie. Chodzi o świadectwo Boga Ojca. I Jezus pokazuje tutaj dwa wymiary tego, jak Bóg, Ojciec, świadczy o Jezusie. W pierwszym zawarł Jezus to w takich dwóch wyrażeniach. Nie słyszeliście Jego głosu i nie widzieliście Jego oblicza. No to jest proste. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Nikt nie zna bezpośrednio głosu Boga. Ale Jezus pokazuje też równocześnie, że jest to możliwe, to znaczy, że te impulsy Boże, które do nas docierają w postaci napomnień, obrazów, tak cały Stary Testament, Nowy Testament, doświadczenie ojców Kościoła, doświadczenie mistyków pokazują, tak jest. To jest życie duchowe, w którym Bóg ingeruje w nasze życie. Te impulsy nie są Bogiem samym. Mówimy wprawdzie w takim uproszczeniu, Bóg mi coś powiedział, albo Bóg mi pokazał, ale wymaga to doprecyzowania. To są Boże impulsy, łaski, natchnienia, które mnie prowadzą i umacniają. Ja jako stworzenie ten impuls odczytuję, przyjmuję i czasami przekazuję. Ale to nie jest sam Bóg. W drugim elemencie troszeczkę bardziej poprawnie to nazywamy. Mówimy, Kasia miała słowo poznania, albo Piotr miał jakiś obraz. Tak naprawdę nie wiemy, czy to jest Bóg, ale wiemy, że Kasia coś przeżyła i Piotr coś przeżył. Nie możemy Boga zobaczyć, bo przeszlibyśmy na drugą stronę rzeczywistości, ale nasze wnętrze doświadcza Bożych ingerencji, Bożych interwencji, Bożych pociech. Cała droga pociech i oschłości mistyków katolickich to jest właśnie ta przestrzeń, w której to życie duchowe bardzo jest bogate. I ono właśnie pokazuje, jak Ojciec potwierdza Syna, potwierdza Jezusa Chrystusa, którego przeżywamy, doświadczamy w sakramentalny czy pozasakramentalny sposób. I drugi element tego świadectwa Boga Ojca to jest Słowo Ojca trwające w nas. Tak to Jezus określił. I jest to istotne, że podkreślone jest to trwanie Słowa. To trwanie uzależnione jest od wiary w Jezusa. Czyli Bóg wypowiedział jakieś Słowo, ono zostało zapisane. I my teraz, czytając, zachowujemy to Słowo. To nie jest tak, jednym uchem weszło, drugim wyszło, ale ja to Słowo przyjmuję. To jest dla mnie Słowem życia. Ono mnie niesie, ono podnosi, umacnia, zachęca, napomina. I ja wtedy rzeczywiście żyję tym Słowem. Na przykład wystarczy ci mojej łaski. O
ono stało się moje, dlatego że zaufałem Jezusowi. A tym samym jest to dowód, świadectwo, że Jezus naprawdę jest z tobą aż do skończenia świata. To właśnie zachowane słowo, które nas niesie, które nas umacnia, które nas prowadzi, to, które w nas żyje, pulsuje, jest taką skałą, na której się opieramy, to właśnie jest potwierdzeniem. Tak Bóg Ojciec właśnie tak potwierdza Jezusa. Tak potwierdza to życie wiary z Jezusem Chrystusem. Prośmy, by nasze podejście do Boga Ojca było podejściem otwartym na to, żeby On nas przekonywał, żeby On rozbudowywał w nas pełnię wiary. Wiary, która ma swoje doświadczenia, ma swoje przejścia, ma swoje procesy oczyszczania, uzdrawiania, rozeznawania, po to, żeby rzeczywiście Bóg Ojciec swoim działaniem miał tak otwarte twoje serce, by mógł tam właśnie zadziałać, by mógł tam zostawić to świadectwo, byś również ty był wewnętrznie przekonany o Jezusie i nosił słowo Boga Ojca w sobie.